Witam Państwa ponownie. Bohater naszej dzisiejszej historii w wieku 4 lat przestał widzieć na jedno oko, postrzelony z wiatrówki przez własnego brata. Obaj byli tak zafascynowani bronią i przemocą, że woleli skłamać na temat przyczyny wypadku, niż żeby miano im odebrać ukochaną spluwę. To był początek jego życia pełnego przemocy. Zgodnie z tym, co sam przyznał, kłopoty powinno być jego pierwszym imieniem, drugim i nazwiskiem, przynajmniej do czasu, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Nie wszyscy bezdomni, którzy przychodzą do Pacific Garden Mission, są gotowi na zmiany. Chętnie przyjmują darmowe posiłki i czyste ubrania, chętnie korzystają z możliwości, żeby się umyć czy spędzić noc w ciepłym, bezpiecznym miejscu. Wysłuchują też dobrej nowiny przekazywanej przez duszpasterzy oraz pracowników misji i wolontariuszy, którzy opisują, w jaki sposób Bóg uratował ich życie. Ale nie wszyscy spośród tych, którzy słuchają, są gotowi, żeby ją przyjąć. Nie zrażamy się tym, ponieważ nasze motto brzmi: nigdy nikogo nie przekreślaj. Wierzymy, że jak jest napisane, słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie puste, ale wykonuje to, z czym je wysłałem, i przynosi owoc. Dzięki wiernym przyjaciołom, którzy wspierają nas finansowo, Słowo Boże może nieustannie rozchodzić się po całym świecie poprzez audycję Wyzwolony i przynosić owoc. Nowe życie dostępne dla każdego, kto zechce je przyjąć. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2659 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Cześć, kochanie. Przepraszam, że tak późno wstąpiłem na piwo. Betty, zwariowałaś? Odbiło ci czy ja? Zwariowałam? Oczywiście, że tak. Zaraz się przekonasz. Oddaj mi tę wiatrówkę. To wszystko przez ciebie. To twoja wina, Evette. Mówiłam, żebyś nie dawał tego dzieciom do zabawy. Teraz mamy półślepego syna. O czym ty mówisz? O czym? Tak prawie od roku nie widzi na jedno oko, a my nawet nic o tym nie wiemy. Urodził się w 1948 roku w Kentucky. Jako drugi z 5 synów, ale dorastał w Rio Grande Valley w Teksasie. Jego dziadek był gangsterem, który 12 lat spędził w więzieniu Alcatraz, by potem w dniu, kiedy wyszedł na wolność, zostać zastrzelonym. Po co ktoś miałby naśladować taki przykład? Ale to właśnie zrobił Dag Beckett. I dzisiaj pewnie dawno by już nie żył, gdyby nie ktoś, kto zawrócił go z tej drogi. Jego prawdziwa historia już teraz w Wyzwolonym. Przeszedłem operację, która usunęła obrzęk za moim uszkodzonym okiem, ale wzroku w nim nigdy nie odzyskałem. Pomiędzy mną a mamą była szczególna więź, mimo że często za różne wybryki spuszczała mi lanie. Obrywałem od niej regularnie, kiedy zacząłem palić w wieku 6 lat. Ale kiedy rok później poszedłem do szkoły, poddała się i dawała mi ćwierć dolara na papierosy, żebym nie musiał kraść. W mojej szkole językiem wykładowym był hiszpański i w 5 klasie biegle już nim władałem. Trochę później starszy kolega zapoznał mnie z amfetaminą, co oznaczało, że potrzebowałem więcej pieniędzy. Od mojego ojca nauczyłam się, jak otwierać zamki. Zaraz ci pokażę. To łatwe. Super, mamo. Najpierw musisz opuszki palców zetrzeć pumeksem, żeby były bardziej czułe. Widzisz? Aha. Teraz poczujesz, kiedy zapadka spadnie. Aha. Dziadek był w tym dobry, co? No tak, był dobry. Najlepszy. Tu najważniejsza jest cierpliwość. O, widzisz, jakie to proste? Ćwiczyłem zawzięcie, póki sam nie nauczyłem się otwierać zamków, a pierwszym, który sforsowałem, był zamek domowego sejfu. Otwarłem drzwiczki i zobaczyłem poukładane w stosiki pieniądze.
Chciałem być sprytny, więc wziąłem najpierw trochę z jednego, a potem z drugiego. Jakiś czas później zostałem wezwany do gabinetu dyrektora szkoły. Tak, dzwoniła twoja mama. Wczoraj twój kuzyn chciał od ciebie pożyczyć ćwierć dolara, a ty mu dałeś 5. Skąd miałeś pieniądze? Znalazłem. A, $5 czy więcej? Nie, proszę pana, tylko 5. Widzisz, bo w sejfie w twoim domu brakuje $640. Nic o tym nie wiem. Na pewno? No, dojdziemy do tego. Twoja mama powiedziała, że masz natychmiast wracać do domu. Więc zwalniam cię z lekcji. A na drogę, no, pochyl nosie. Dostałem chyba najcięższe lanie w życiu, a idąc do domu pomyślałem, że od mamy dostanę jeszcze większe. Postanowiłem więc ukryć się w lesie i tak zrobiłem. Do domu zakradałem się tylko po to, żeby zabrać coś do jedzenia, kiedy byłem pewny, że nie ma rodziców. W końcu trzeciego dnia poddałem się i faktycznie zebrałem straszne cięgi od mamy. A kiedy ojciec wrócił do domu, następne. Ja ci pokażę okradać własnych rodziców. Nie waż się więcej tknąć naszych pieniędzy. Jasne? To my się zabijamy, żeby odłożyć jakieś pieniądze na własny interes, żebyście mieli jakąś przyszłość, a ty nas będziesz okradał. Spróbuj jeszcze raz, to nie będziesz mógł usiąść przez miesiąc. No, a teraz chcę, żebyś wiedział, synu, że mnie to boli dużo bardziej niż ciebie. Nie mogłem usiąść przez tydzień. Czy to coś dało? Nie bardzo. Nadal okradałem rodziców, sklepy, sąsiadów. Stawałem przed lustrem i ćwiczyłem, jak przekonywująco kłamać, aż doszedłem do tego, że potrafiłem bez mrugnięcia okiem oszukiwać mamę. Pociągało mnie ryzyko związane z robieniem rzeczy zakazanych i nigdy nie dotarło do mnie, jak często Bóg ratował mi życie. Jak choćby podczas pierwszego wypadku samochodowego, kiedy byłem w 8 klasie. 8 razy dachowałeś i wyszedłeś z tego bez draśnięcia? No nie, no, nie, no, jakieś mam zadrapania. O, o tu widzisz? Ale auto stary, normalnie na złą dach, wgnieciony w fotelu. No to mieliście szczęście. Słuchaj, bardziej niesamowity był ten gość. Aha. Nie mam pojęcia, skąd się nagle zjawił. No. Cały ubrany na czarno, jak ksiądz. O, albo przedsiębiorca pogrzebowy. Pogrzebowy, dobry. Słuchaj, no? Otworzył drzwi i nas powyciągał, nie? Aż dotknąłem jego ręki. Mi się wydawało, że to jakieś zjawy. A potem normalnie znikał. Ciarki przechodzą. Kurczę, mama! Tak? Co ty tu robisz? Przecież miałeś być na treningu. No, to wiesz, no... Co? W dodatku jesteś pijany? No nie, to się w głowie nie mieści. Twój ojciec leży w szpitalu po wypadku, a ty tu złapiesz piwo. I pewnie zaraz pijany siądziesz za kierownicą. Idziemy! Wsiadaj do samochodu! O, mamo! Wsiadaj! Mamo! Bo ci zaraz połamie tę rękę! Zostaw! Wsiadaj! Zawiozę cię na policję! Mamo! Mama miała temperament. Bez problemu dałaby sobie radę z przeciętnym mężczyzną. Faktycznie, zawiozła mnie na policję. Wsadzili mnie do aresztu. To był mój pierwszy raz, ale bynajmniej nie ostatni. Nad ranem wróciła i zabrała mnie do domu. Tego roku, w czasie świąt Bożego Narodzenia, byłem wtedy w 8 klasie, wybrałem się na polowanie na przepiórki i ukąsił mnie wielki grzechotnik. Mój przyjaciel wyssał jad, ale w drodze do szpitala myślałem, że umrę, bo ból był nie do zniesienia. Bóg ponownie uratował mi życie. W tym też czasie zacząłem palić marihuanę, a potem nadszedł 1 kwietnia, prima aprilis 1965 roku. Miałem wtedy 16 lat. Tak? Mógłbyś nie iść dzisiaj do szkoły i podjechać do ojca? Co się stało? Odpadło mu tylne koło w ciężarówce. Musi pojechać po jakiejś części i to naprawić. Nie, nie, dzięki. Dzisiaj jest prima aprilis i chcę zrobić kumplom parę kawałów w szkole. No dobrze. No to cię podrzucę i sama po niego pojadę. No to musimy jechać wcześniej. Jest dzisiaj straszna mgła. Ty mi to będziesz mówił? Ja w życiu nie miałam wypadku. Kiedy wysiadałem z samochodu pod szkołą, mgła nadal była bardzo gęsta.
Przez całe przedpołudnie świetnie się bawiłem, robiąc różne numery kumplom i nauczycielom. Więc kiedy przez radiowęzeł zostałem wezwany do dyrektora, byłem pewny, że ktoś się na mnie poskarżył. Tak, mam złą wiadomość. Twoja mama i brat mieli wypadek. A żyją? Żyją. Zabrali ich do szpitala. Odwieziemy cię do domu, ciebie i twoich młodszych braci, żebyście tam byli, gdyby ojciec was szukał. Powinienem był się domyślić, że coś jest nie tak, kiedy pojechała z nami nauczycielka angielskiego. Była żoną pastora. Jak tylko przyjechaliśmy, sąsiadka podbiegła do nas, objęła mnie i po hiszpańsku powiedziała: i co wy teraz zrobicie, biedne sieroty? Taka straszna tragedia. Wpadłem w szał i rzuciłem się na dyrektora. Wieczorem, w dzień pogrzebu, zaćpałem i upiłem się. W ten sposób próbowałem się z tym uporać. Przez całą noc po pogrzebie płakałem, a potem poszedłem na cmentarz. Położyłem się na jej grobie i dalej płakałem. Brat miał dopiero 5 lat. A ja ani jemu, ani mamie nigdy nie powiedziałem, że ich kocham. Teraz powtarzałem to przez całą noc. Gdyby tata nie zadzwonił, czemu ja po niego nie pojechałem? To moja wina. Przepraszam, mamo, przepraszam. Kocham cię, gdybyś wiedziała, jak bardzo cię kocham. Boże, czemu to się stało? Kiedy wzeszło słońce, moje serce było jak kamień. Obiecałem sobie nigdy więcej nie płakać. Nie miałem po co żyć. Moi młodsi bracia zamieszkali u babci. Tata topił smutek w alkoholu, a ja uciekłem w narkotyki. Parę razy przedawkowałem i znowu Bóg ratował mi życie, przysyłając przyjaciół we właściwym czasie. W szkole dopuszczono mnie do matury, żeby tylko się mnie pozbyć, a potem zacząłem przemycać prochy z Meksyku do Stanów. Szybko stałem się sławnym bandytą z wielkimi pieniędzmi, którymi mogłem szastać na lewo i prawo. Ale byłem głupi. Tak. Tak? No? W środę mają zrobić prowokację i cię przymknąć. Złapali kogoś, komu sprzedałeś prochy, i on poszedł z nimi na układ. Narysował im, jak do ciebie dojechać, i powiedział, że masz na imię Doug. Widziałam tę mapę. Nie ma dwóch zdań, że szukają ciebie. Powinieneś zniknąć. Nie wiesz, kto to był? Nie. Na środę prowokator ustawił spotkanie, żeby kupić sporą ilość prochów. Zorganizowałem towar i transport i pojechałem w umówione miejsce. Wiedziałem, co się święci, ale uwielbiałem ryzyko. To była fantastyczna okazja, żeby pobić ich w ich własnej grze. Faktycznie. Federalni śledzili mnie i zablokowali drogę. Postanowiłem przebić się przez ich zaporę. Przy prędkości ponad 160 km na godzinę chciałem wśliznąć się między nich a barierkę. Trzymaj się, proszę! Nie wiem, jakim cudem mi się udało. Pamiętam tylko, jak uskakiwali sprzed mojego samochodu, a potem strzelali za mną. Podziurawili mi bagażnik. Uciekłem. Ukryłem prochy, a potem wróciłem do domu bocznymi dróżkami. Ojciec, specjalista od naprawy karoserii, tak załatał dziury po kulach, że federalni nigdy niczego nie znaleźli. Ale następnym razem nie miałem tyle szczęścia. Zostałem aresztowany, oskarżony o gwałt na nieletniej i morderstwo. Ani jedno, ani drugie nie było prawdą. Podczas przesłuchań tłukli moją głową o ścianę, próbując zmusić mnie, żebym się przyznał. Ale wytrzymałem. Kiedy siedziałem w areszcie, czekając na rozprawę, odwiedził mnie mój brat. Cześć, Doug. Kto cię tak urządził? Kliny.
Próbują mnie przekonać, żebym podpisał zeznania. No, twardy jesteś. Ja bym chyba nie wytrzymał. Myślałem, że jesteś armii. Wylądowałem w karnej kompanii za sprzedaż trawki tajniakowi. O, jak to, braciszko. Słuchaj, mogę ci w czymś pomóc? Pewnie. Znajdź moją wspólniczkę i wyciągnij od niej pieniądze. Jest mi winna, a ja potrzebuję na kaucję. A ile chcą? 92 tysiące w gotówce. Masz tyle? Ja mam ponad połowę, a ona ma resztę. Dobra, zobaczę, co mogę zrobić. Zamiast mi pomóc, brat uciekł razem z moją wspólniczką Karol i pieniędzmi. Przysiągłem, że ich zabiję, jak tylko mnie wypuszczą. Rozprawę dwa razy odraczano, bo nie udawało się zebrać przysięgłych. Ludzie za bardzo się bali. Ostatecznie mój adwokat doprowadził do wycofania oskarżenia. Kipiałem nienawiścią za to, że bili mnie w celi. Zamierzałem zabić szeryfa, ale miałem szczęście. Umarł na atak serca, zanim go dopadłem. Więc ruszyłem za moim bratem i byłą wspólniczką. Tak? Co ty tu robisz? A jak myślisz, Karol? Gdzie mój braciszek? Nie ma go. Gdzieś wyszedł. No, to zaczekam, aż wróci, a potem go zabiję. Za to, że wystawił mnie do wiatru. To nie jego wina, Doug. E? To ja jestem ci winna pieniądze. Jeżeli dasz mi szansę, będę dla ciebie pracować i wszystko ci zwrócę. Co ty powiesz? A tak dobrze nam się pracowało. Naprawdę dobrze. O? I znowu tak może być, zobaczysz. Podczas swojego pierwszego wyjazdu po towar miała wypadek. Zjechała z mostu i zginęła na miejscu. Wtedy razem z moim bratem i paroma kumplami zacząłem przemyt na wielką skalę. Popyt był taki, że pojechałem do Acapulco, gdzie stworzyłem całą organizację i kanał przerzutowy z udziałem miejscowych stróżów prawa. 4 miesiące później przyjechał mój brat i chciał, żebym przerzucił do Stanów 5 ton marihuany. Byliśmy już prawie na granicy, kiedy dopadła nas meksykańska policja. Zaczęli strzelać i podziurawili nam opony. Wyskoczyłem z samochodu, a wtedy dopadli mnie i zaczęli tłuc kolbami karabinów. Otknąłem się w areszcie w strasznym stanie. Ale to był dopiero początek. Przez następne 4 dni byłem bity jak jeszcze nigdy w życiu. Ty, co oni ci zrobili, Doug? Chcieli, żebym podpisał zeznanie, że zabiłem te 2 meksykańskie dziewczynki, ale nic z tego. Twoje ręce, ty strasznie popuchnięte. Skuli mnie po tym, jak jednemu przyłożyłem. Twardziel z ciebie, naprawdę. To potwory. Zrobią wszystko, zatłuką na śmierć, żeby tylko wymusić przyznanie się do winy. Ale nie bój się. Powiedziałem im, że ty nie masz z tym nic wspólnego. Strasznie mi przykro, że wtedy zadzwoniłem, tak? Gdzie zadzwoniłeś? No, w Reynosa. Zadzwoniłem do klienta i powiedziałem mu, że będziemy z transportem. Co? Co? Mówiłem ci, że do nikogo nie dzwoniłem. Idioto! Telefon był na posłuchu, zabiję cię! Zabiję! Zostaw go! Na ziemię! Spokój! Gdyby inni mnie nie odciągnęli, chyba bym go zatłukł. On wykupił się na wolność za 20 tysięcy dolarów, a mnie skazano na 9 lat. Miał wrócić z pieniędzmi, żeby mnie wydostać, ale po raz kolejny zdradził. Pieniędzy użył na wyjazd do Kanady. Zżerała mnie nienawiść. Lata spędzone w więzieniu w Matamoros pełne były brutalnej przemocy i upodlenia. Traktowano nas gorzej niż zwierzęta. Akty przemocy między więźniami były na porządku dziennym. Mnie napadano przynajmniej ze 20 razy. A kiedyś, w 1976 roku, o mało nie zginąłem. Pewnego dnia dostałem list od kumpla, który mnie wciągnął w przemyt. Pisał tylko o Jezusie, co mnie strasznie zezłościło. Poczułem się kolejny raz zdradzony. W 1978 roku w ramach wymiany więźniów zostałem przeniesiony do El Reno w Oklahomie. Ledwo wyszedłem z więzienia, zostałem ponownie aresztowany za posiadanie broni i narkotyków. Siedziałem w celi z bardzo niezwykłym człowiekiem.
Tak, nie będzie ci przeszkadzało, jak będę czytał Biblię na głos? Tak więcej rozumiem. A rób co chcesz, ja nigdy nie czytałem Biblii. Chociaż używałem jej na skręty. Ma świetny papier. Roluje się jak prawdziwa bibułka. No, no to ty tej nie ruszaj, bo mam ją od babci. Uwielbiam ten kawałek. Pierwszy list Jana, rozdział drugi. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. No, może trzeba było chodzić do kościoła, jak byłem mały. Ale zamiast tego wolałem polowania. Wychodziłem niby do kościoła, a potem myk. Mama nigdy się nie dowiedziała. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Codziennie na głos czytał Biblię, a kiedy spał, ja sam ją czytałem. Kiedy został zwolniony za kaucją, godzinę później wrócił z Biblią, którą kupił specjalnie dla mnie. Przeczytałem ją od deski do deski. Próbowałem nawet rozmawiać z Bogiem. Powiedziałem: słuchaj, gościu, nawet nie wiem, czy ty tam w ogóle jesteś, tam na górze, ale jeśli istniejesz, no to potrzebuję twojej pomocy. Musiał to słyszeć, bo zamiast 25 lat dostałem 6. Odsiedziałem wyrok w Teksasie, gdzie nadal czytałem Biblię i chodziłem do kościoła. Kiedy zbliżał się koniec kary, obiecałem Bogu, że nie będę więcej brał narkotyków. Ale On wiedział lepiej. Kiedy tylko znalazłem się na wolności, zostałem inkasentem nieściągalnych długów. Czyli zgodnie z umową, zatrzymujemy 1/3 tego, co ściągniemy. Zgadza się? A jak uda nam się ściągnąć więcej, niż jest winien, cała górka dla nas? A nieźle. Wyglądamy jak prawdziwi Texas Rangers. No, niczego nie będą podejrzewać. Tylko ten kapelusz mi nie pasuje. Zamień się ze mną. Dobra. Moje wąsy trzymają się prosto? No. Jakby faktycznie twoje. Kajdanek wystarczyłoby dla całej armii, tak. Nie wiem, ilu gości przyjdzie nam przyskrzynić. No, ja jestem gotowy. Chcesz działkę, zanim wyjdziemy? Jasne, czemu nie? Kiedy próbowałem wstrzyknąć sobie kokainę, jakiś cichy głos w środku mówił mi: a co z twoją obietnicą? Nigdy nie szło mi tak ciężko w kłucie się w żyły, a przez cały ten czas głos powtarzał: co z twoją obietnicą? Kiedy już wstrzyknąłem kokę, głos ucichł. Rozpoczęliśmy ryzykowną grę. Porwaliśmy dłużnika i odebraliśmy mu wszystkie pieniądze. A kiedy zbliżaliśmy się do jego domu, żeby zgarnąć resztę, otoczyły nas radiowozy. Próbowałem ratować się ucieczką, ale dopadł mnie pies policyjny. I tak owczarek niemiecki wsadził mnie na 35 lat. Rok później moja dziewczyna wpadła. Przemycała dla mnie narkotyki. Przez 2 godziny chodziłem tam i z powrotem po mojej izolatce, próbując targować się z Bogiem. Boże, mam problem. Bo nawet nie wiem, czy istniejesz. A jeśli istniejesz, to nie masz powodu, żeby mnie słuchać. A tym bardziej mi odpowiedzieć, bo przecież nic, tylko przeklinałem cię i kłamałem. Ale jeśli jesteś, potrzebuję twojej pomocy. Tylko że ja potrzebuję Boga, który ma moc. Jeśli masz moc i zechciałbyś użyć jej dla mnie, to będę ci służyć do końca życia. Słuchaj, to przeze mnie moja dziewczyna siedzi w więzieniu. Namówiłem ją, żeby przyniosła mi prochy. Proszę, proszę cię, uwolnij ją i spraw, żeby już nigdy tu nie trafiła. Kiedy 3 dni później zostałem wypuszczony z izolatki, czekały na mnie 3 listy, w tym jeden od mojej dziewczyny, która została zwolniona za kaucją. Natychmiast zapytałem, czy będzie wieczorem nabożeństwo, i poszedłem na nie. Śpiewy były wspaniałe, a kazanie jakby dokładnie dla mnie. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
Przyjacielu, czy wiesz, że to twoje grzechy przybiły Jezusa do krzyża? Twoje i moje grzechy. Ponieważ Bóg powiedział, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, a zapłatą za grzech jest śmierć. Ale z powodu wielkiej miłości do ciebie Syn Boży wziął na siebie należną ci karę. Albowiem nie posłał Bóg Syna na świat, by sądził świat, ale by świat był przez Niego zbawiony. Kiedy padło zaproszenie dla tych, którzy chcieliby przyjąć zbawienie, wyszedłem do przodu i modliłem się prostymi słowami, prosząc Jezusa, by mi przebaczył i wszedł do mojego serca. Płakałem z głębi serca po raz pierwszy od 20 lat, od śmierci mojej mamy. Bóg oczyścił mój język, pomógł pozbyć się rynsztokowego słownictwa i uczył mnie wypowiadać Jego słowa. Najtrudniej było nauczyć się przebaczania, wliczając w to sędziego i prokuratora okręgowego. Dawno cię nie widziałem, Doug. Co dobrego? Wszystko, od kiedy Jezus wszedł do mojego życia. Cieszę się. Przyszedłem prosić Pana o przebaczenie i przeprosić, że tak znalazłem Panu za skórę. W porządku, tak. Nie, to nie było w porządku. Przepraszam, ale za każdym razem, jak zaczynam mówić o tym, co Bóg uczynił w moim życiu, to łzy po prostu same płyną mi z oczu. Kiedy to się stało? 12 lat temu, w więzieniu. Już nie jestem tym samym człowiekiem, którego znał Pan kiedyś. W więzieniu byłem pomocnikiem kapelana. Byłem odpowiedzialny za pisanie listów ze słowami otuchy do innych więźniów. Naprawdę? O, tak, Jezus naprawdę zmienił moje życie. Tak. Jeśli Jezus mógł zmienić ciebie, ja też go potrzebuję. Zanim wyszedłem, modlił się ze mną o przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela. A potem zaprosił mnie do swojego domu, żebym również jego synom opowiedział o zmianie, jakiej Bóg dokonał w moim życiu. A potem odwiedziłem sędziego, który po długiej rozmowie także przyjął Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Alleluja! Dzięki krwi Jezusa Chrystusa staliśmy się braćmi. I odtąd głoszenie wspaniałej wiadomości o zbawieniu stało się celem mojego życia. Pan dał mi wspaniałą żonę, razem z którą chodzimy do więzień, aresztów, obozów dla rekrutów i szkół, dzieląc się Ewangelią. Przyjacielu, nie daj się zwieść, tak jak ja w młodości. Grzeszne życie prowadzi tylko do cierpienia. Zmarnowałem swoje najlepsze lata i nie mogę przywrócić tego, co straciłem. Ponad 25 lat spędziłem w więzieniach, ale w końcu Jezus uczynił mnie wolnym człowiekiem. Chwała Bogu. On to samo może zrobić dla ciebie. W programie numer 2659 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Doug'a Becketa. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Nasz adres: Głos Ewangelii, 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 2838. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.